gdybyście zamknęli oczy i zobaczyli, kim jesteście. Zobaczcie wielką światłość, a z drugiej strony wielkie zamieszanie i ciemność i ludzi złorzeczących Bogu. I teraz zobacz siebie, który wychodzisz z tej światłości i jesteś światłem wypełnionym. I jesteś posłem. Ty jesteś posłem. Na posła nie wybiera się byle kogo. Jesteś opieczętowany pieczęcią królewską. Masz pieczęć królewską na sobie. Idziesz z tym glejtem. Idziesz z pierścieniem królewskim. Idziesz w tą stronę, gdzie toczy się wojna przeciwko Bogu. Ty nie jesteś częścią tej wojny. W ogóle Bóg jest zwycięski. On trzyma tych ludzi, którzy chcą walczyć z Nim, tak jak duży wojownik trzyma małego chłopca, który próbuje go dotknąć, waląc na oślep. Ty idziesz jako poseł, jesteś wypełniony światłem, idziesz do tych ludzi, nie interesują Cię demony wokół, w ogóle odsuwasz je tylko. Twoim powołaniem jest dotrzeć do człowieka i powiedzieć mu: nie musisz walczyć z Bogiem. Możesz przejść na Jego stronę. Możesz zostać wypełniony światłem. To jest Twoje powołanie. Jesteś posłem nie do ruszenia. Poseł jest kimś nie do ruszenia w ogóle. Jesteś zapieczętowany pieczęcią Boga. Niesiesz światło. Jeżeli gdzieś w kimś z Was była taka choćby najdrobniejsza myśl, że jeszcze tak wiele Ci potrzeba, aby nieść światło Ewangelii, to chciałbym, żebyś teraz pokutował z tego. Żebyś powiedział: Boże, ja nie będę światłem, ja jestem światłem. Ja nie będę czekał nie wiadomo na co, tylko od dzisiejszego dnia będę jak ten poseł szedł i niósł Twoją Ewangelię. Chcę, żebyś taką rzecz zrobił sobie.